Filmowe życiorysy. Doceniamy ludzi. Świat się bardzo zmienia. Zmienia się zdecydowanie w wielu sprawach na gorsze, ale też otwierają się nowe szanse. Szczególnie myślę, te szanse są przed Polską. Akademia Republikańska powstała po to, aby te zmiany tłumaczyć i szukać rozwiązań. Oczywiście, że i czasy są trudne, nie będziemy szukać jakichś nadzwyczajności. Musimy zwrócić się ku temu, co najważniejsze, ku tradycji, czyli zwracamy się ku wierze i ku nauce. Fides et ratio. To są dwie rzeczy, które będą zawsze. Nigdy sama nauka nie objaśni wam rzeczywistości, pobłądzicie. Natomiast żarliwa wiara też potrzebuje pogłębienia intelektualnego. Ponieważ mamy stulecie Fatimy, mieliśmy 13 maja, udało nam się szczęśliwie zaprosić pana Wincentego Łaszewskiego i opowie nam o najważniejszym objawieniu w XX wieku i rzeczy, która no, może nam się wydawać czymś odległym, czymś nie do końca zrozumiałym, natomiast czymś, co absolutnie rzutuje na cały XX wiek, co jest takim znakiem cały czas, tak jak było, tak jest i dla nas. Nie będzie o polityce, jak na poprzednich spotkaniach. Będzie o Panu Bogu, czyli o tym, co najważniejsze. Nie jestem też naukowcem. Byłem naukowcem i może zacznę od tego, że wyjaśnię, dlaczego nie jestem naukowcem. Otóż, kiedy byłem młodym chłopakiem, pewnie tak jak większość was, kiedy była młoda, stawiałem sobie tak zwane egzystencjalne pytania. Po co człowiek żyje? Jaki to wszystko ma sens? Co mam w życiu robić, żeby coś po mnie zostało? Czy jest w tym miejsce dla Pana Boga? Stawiamy. Ludzie młodzi mają ideały. Potem to się gdzieś wypukuje. I na początku moich studiów ja odkryłem, że na te wszystkie pytania dotyczące mnie, bo ja chcę coś o sobie się dowiedzieć, na te wszystkie pytania chyba odpowiedź znajdę w Matce Najświętszej, bo ona jest najdoskonalszym człowiekiem. Człowiekiem, który jest bez grzechu. Nigdy ten święty mechanizm, który Pan Bóg w nas stworzył, się w niej nie zepsuł. Więc ja chcę zobaczyć, kim człowiek ma być, na czym ma polegać jego szczęście, jak do tego pełnego życia dojść. Nawet nie mówiąc o Panu Bogu, to muszę się jej przyjrzeć. I to był początek mojej naukowej przygody, jeszcze jako tam 19-latka, 20-latka, kiedy wszystkie swoje wolne chwile, studiowałem teologię, poświęciłem poznawaniu siebie, czyli pytaniu o to, kim jest Matka Najświętsza. Ten najdoskonalszy człowiek, to nie jest tylko wzór dla was, pani, ale także wzór dla nas, mężczyzn. Człowiek doskonały, najświętszy, spełniony, najszczęśliwszy, mimo że to Matka Siedmiu Boleści. Więc studia, doktorat, zacząłem habilitację i nagle mnie tknęło, jak objawienie. Taki wewnętrzny głos kazał mi zadać samemu sobie pytanie. Co to jest teologia, którą studiuję? Już człowiek trochę napisał. Każdy z was pewnie tę definicję zna. Teologia to nauka o Bogu. Ale ten głos wewnętrzny milczy, jakby czekał na więcej, inne wyjaśnienie. No to wyjaśniam. To znaczy, że przedmiotem teologii jest Pan Bóg. I wtedy, jak grom z jasnego nieba, trzęsienie ziemi, potop, Pan Bóg jest dla mnie przedmiotem, a nie osobą. Słyszycie tą różnicę? Kardynał Ratzinger, już jako papież, chyba największy teolog po świętym Tomaszu z Akwinu, napisał, że najlepszym teologiem jest diabeł. I kiedy zacząłem się przeglądać wtedy w tamtych czasach, to był 91 rok, zrozumiałem, że po teologach nie zostaje nic. Mało tego, teologowie nikogo nie nawrócili. No to po co ja mam się zajmować teologią?
głupi byłbym, prawda? Ale teologia jest w Kościele i to jest teologia świętych. Ja święty nie jestem. Co jest łatwiejsze, zostać świętym, czy machnąć na teologię? Oczywiście to drugie, więc machnąłem. Zostawiłem teologię i uważam, że to był mój najważniejszy wybór w życiu, bo zrozumiałem tą logikę, państwo czytają, że mój Pan Bóg nie był prawdziwy. Ja robiłem na nim wiwisekcję, żeby pokazać coś, czego inni jeszcze nie zdążyli pokazać jako wybitny teolog. To jest bzdura. Nikogo do Pana Boga żywego takie pisanie, gadanie nie pociągnie. Uznałem, że trzeba zacząć mówić o żywym Bogu, zacząć Go samemu szukać i wtedy opatrznościowo zadzwonił do mnie ksiądz Mirosław Drozdyk z Zakopanego. Może też tą anegdotkę wam powiem, bo ona też pokazuje, co to jest prawdziwy człowiek, który się uważa za sługę Matki Bożej. Przyjechałem do niego, mówi: Panie Wincenty, proszę jutro przyjechać. Co to ja jestem na gwizdek? Ale pojechałem. Zaszedłem sobie na piechotę na Krzeptówki. Jeżeli macie takie doświadczenie jak ja, to wam współczuję. Do klasztoru na plebanie to się nie dostaniecie. Człowiek puka, dzwoni, stuka, nic. W końcu po 10 dzwonku otwiera mi jakiś gość w niebieskich dresach ze szmatą i wiadrem. Więc mówię, niech będzie pochwalony, tak i tak się nazywam, ksiądz Mirosław Drozdyk prosi, żebym przyjechał, więc jestem. Słucham. No tak, ja już sprawdziłem, kto to ksiądz Drozdyk. Ma Cerbera. Nie wpuści byle kogo do siebie. I ten Cerber mnie chce przepytać, więc mu tłumaczę po raz drugi, no co ja mam mu powiedzieć, że przyjechałem, bo mi ksiądz Drozdyk wołał, więc jestem. I znowu słyszę to samo, słucham. I wtedy mnie tknęło, że to jest ten proboszcz i kustosz sanktuarium fatimskiego w Zakopanem. On nigdy nie mówił przyjaciel papieża. Sługa Jana Pawła II, kurier między siostrą Lucją a papieżem. On wszystkie, nigdy listy nie szły pocztą, on je woził. I on w dresach ze szmatą i wiadrem powiedziałem sobie, jestem twój. Takiemu komuś to jestem gotów służyć. Służyłem do śmierci. Pracowaliśmy razem i dzięki jego kontaktom, jego wiedzy, dowiedziałem się mnóstwo rzeczy. Byłem pewien, że to wiedzą wszyscy, ale nawet jego współbracia tych rzeczy nie wiedzieli. Przykład. No właśnie, jak Jan Paweł II zmarł, pamiętacie, to nie można nie pamiętać. Media gadały, jaki ten papież jest wielki. Filozof, poeta, przyjaciel młodzieży, dialog międzyreligijny i tam wymieniali. Nigdy, ani razu o tym, co było fundamentem jego wielkości, czyli jego totus tuus, że się oddał cały Maryi. Nigdy tego nie było. Więc wtedy ja uznałem, że należy taką książkę, czekałem 2 lata, napisać, żeby pokazać, że no Boże Wszechmogący, wielkość, świętość tego człowieka jest w Matce Najświętszej. Dobrze. Przechodzimy do tematu, nie wykład naukowy, jakiegoś słynnego teologa, tylko kogoś, kto chciałby być świadkiem tej rzeczywistości, tak samo bardziej nawet niż ta nasza widoczna, prawdziwej i sługą tych prawd i tych osób, które są nad nami. Ten, kto ułożył pytanie, zadanie, tytuł Fatima, wezwanie dla świata i Polski, nawet nie wie, to pewnie pan, nawet nie wie, jaki genialny tytuł zaproponował. Bo jak się zapyta Fatima do świata, to odpowiedzi będą zupełnie inne, niż zapytamy Fatima a Polska.
mamy stulecie objawień fatymskich, rok 1917. Po tym objawieniu, objawień Matki Bożej było, no ktoś mi poda jakąś, można się pomylić, o 20 tysięcy. 40 tysięcy przynajmniej. Logicznie, z czego 8 jest uznanych przez Kościół. Logicznie, jeśli jest jakaś trudna sytuacja, bo wtedy tylko Pan Bóg robi wyjątek i są objawienia, tak, mamy w sobie mechanizm sumienia, mamy prawo naturalne, mamy prawo kościelne, mamy dekalog, wiemy jak żyć. Kiedy to wszystko nawala, wtedy Bóg robi wyjątek, bo Bóg... Widzieliście kiedyś Pana Boga? Pan Bóg się nie pokazuje. Nie chce. Ale czasami nie ma wyjścia i przed wielką grozą ratuje nas objawieniem ciekawe, zwykle Matki Najświętszej. 99,9 objawień to są jej objawienia. Taki jest wybór Boga, nie dyskutujemy. Nie Pana Jezusa. Przychodzi Matka Najświętsza. I proszę zauważyć, tak logicznie zdawałoby się, że jest tak. Skoro mamy następne objawienie po roku 17, to które jest ważniejsze? To starsze czy te nowsze? Oczywiście, że to nowsze, prawda? Bo jest bardziej aktualne. Nowa sytuacja, Pan Bóg mówi, słuchaj, lekko w lewo, bo uderzysz w drzewo. Prawda? 8 uznanych przez Kościół objawień, czyli warto by je znać. Coś w nich jest. Kościół je rozeznał. Kto słyszał o objawieniach w Banę? Rok 1932. Nikt wam nie powiedział? Matka Boża ubogich. Piękne objawienie. Objawienie w Borę. Rok 1933. Objawienie w Amsterdamie. Rok 1945. Pani wszystkich narodów. O, już coś bliżej zaczynamy łapać. Filipińska Lipa, 1948 rok. Wenezuela, Finca Betania, rok 1981. Nic nie wiecie, ludzie Kościoła. Akita, rok 1973. O, a dlaczego znamy Akitę? Co wiecie o Akicie? Kardynałowie powstaną przeciwko kardynałom. Będzie straszny kryzys Kościoła. Swoista sensacja, więc wam ktoś to przekaże. A że Matka Boża ubogich mówiła, dzieciaki, nawróćcie się. Tego wam nikt nie powie. Kuapa w Nikaragui, Kibeho w Rwandzie, 81 rok. Tak jest. Dlaczego to znacie? Bo Matka Boża powiedziała tak. Kiedy mówię do parafii w Kibeho, nie mówię tylko do parafii w Kibeho, nie mówię tylko do diecezji Butare, nie mówię tylko do Rwandy, mówię do całego świata. I przepowiedziała wojnę, w której w ciągu 3 miesięcy zginął 1 000 000 mieszkańców Rwandy. Zażynali się sąsiedzi, jeden drugiego, Tutsi, Hutu. Co jest zapowiedzią, że jeśli dalej będziemy tupać prosto, mimo ostrzeżeń, to samo stanie się udziałem świata. Są takie proroctwa, dygresja o Kibeho, że czeka nas taka rzeź w Europie ze strony islamu. Po prostu. Jest co najmniej kilka proroctw już z końca XIX wieku na ten temat. Zauważcie, nic nie wiecie o 8 uznanych objawieniach przez Kościół. Kto wie coś o Fatimie? No, chyba wszyscy, prawda? Takie stare objawienie, a wy je znacie, a nie te nowsze. Dlaczego? Bo to objawienie jest nie tylko najważniejszym w wieku XX, jest najważniejszym od czasów apostolskich i tam jest coś. Coś zupełnie szczególnego, czego nie ma w innych objawieniach. Pytanie co? Może zdążymy dojść. Na razie pytamy, co Fatima ma wspólnego ze światem. Gdyby w roku 17 ludzkość posłuchała orędzia Matki Bożej z Fatimy, pisze siostra Lucja w listach, nie byłoby rewolucji październikowej. Wojna skończyłaby się rok wcześniej,
Nie byłoby II wojny światowej, nie byłoby ery komunizmu, nie byłoby ery cywilizacji postprawdy, w której żyjemy w tej chwili. Nie byłoby zagrożenia islamem. Możemy wymieniać polityczną, gospodarczą, jaką tam chcecie, litanię. Żylibyśmy w nowym, pięknym świecie, w triumfie niepoklonego serca i dzisiaj celebrowanego Przenajświętszego Serca Jezusowego, gdzie dekalog, Ewangelia byłaby dla nas drogowskazem, czymś najpiękniejszym. Każdy by wiedział, jak żyć. Kochalibyśmy się nawzajem, pomagalibyśmy sobie, nie byłoby w nas tego szpetnego zła. Przynajmniej jakiś czas, bo to wielkie proroctwo Matki Bożej, jedyne, które nie jest warunkowe, że na pewno będzie, mówi, my to zwykle mamy taką selekcję, cyk, obetniemy, co nam nie do końca pasuje i mówimy, na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje, a tam jest coś dalej, co obcięliśmy, jaką część zdania i na krótki czas, tylko na krótki czas zapanuje pokój na świecie. Bo diabeł nas znowu zacznie w tą kołomyję wkręcać. Taką mamy paskudną, upadłą naturę. Człowiek jest słaby. Ale to uderzenie łaski będzie tak potężne, że świat się na chwilę zmieni. I to mogło być już wtedy, tak jak może być i dzisiaj. Jeśli wreszcie Matka Boża spojrzy z nieba i powie, rety, zaczęli mnie słuchać. Wreszcie mogę coś zrobić. To jest tak jak jestem po teologii, naukowcem byłem przez chwilę. Was już tego nie uczą, ale w teologii były dwa pojęcia odkupienia. Po łacinie redemptio subiectiva i redemptio objectiva, czyli odkupienie subiektywne i obiektywne. Obiektywne polega na tym, że Chrystus umarł za każdego z nas. Fakt historyczny, fakt teologiczny najważniejszy w historii. Umarł, to znaczy Bóg wyciąga rękę z darem zbawienia. A odkupienie subiektywne to to, że ja mam rękę w kieszeni i Pan Bóg chce mi pomóc. Podaje mi łaskę, podaje mi klucz do nieba, a człowiek mówi, cześć Panie Boże, jeśli go w ogóle widzi, albo mówi, a co mnie to? Taki jest dzisiejszy świat, albo mówi, nie to, ja bym chciał coś innego, prawda? Jestem mądrzejszy od Pana Boga. I w tym momencie odkupienie w nas nie działa. I to samo jest z Fatimą. Przychodzi Matka Boża, przynosi nam pewne prośby, propozycje, rady, daje. To wszystko jest zanurzone w świat łaski, a my mówimy, a może byś tak lepiej powiedziała, co tak naprawdę jest w tym trzecim sekrecie fatimskim. Bo dla nas to ciekawsze, prawda? Albo czy tak naprawdę ta Rosja została poświęcona przez Jana Pawła II? Nie po to Matka Boża przyszła do Fatimy z orędziem. To nie jest to. Patrzymy na wielką mapę objawień. Mówiłem, że 40 tysięcy objawień mamy, a może więcej, bo to liberalna prasa francuska tak podała. Więc musieli chyba i tak zmniejszyć, bo im nie pasuje. Jak zacząłem obliczać, to wyszło, że tak jak kiedyś to bywało raz na kilka lat, od 81 roku raz na kilka dni, to teraz codziennie kilka objawień jest na świecie. Gotuje się coś. Pan Bóg naprawdę się o nas martwi. Coś złego się dzieje, bo tak by siedział cicho w niebie. Radzimy sobie bez niego. Te wszystkie objawienia, jak zaczniemy się nim przyglądać, mówiące o świecie, są przerażające, katastroficzne. Mówią, człowieku, idziesz w Armagedon. Maszerujesz, śpiewając, do piekła. Natomiast jak się czyta proroctwa dotyczące Polski, nie wiem dlaczego, ale jest zupełnie co innego. Na temat Polski są same tylko jasne proroctwa. Prawda? Drugi przykład proroctwa, które jest bezwarunkowe, nie, właśnie, chyba jest warunkowe tym razem. Pierwsze mówiłem o niepoklonym sercu Maryi, że na pewno zatriumfuje, ale na pytanie kiedy, odpowiedź moja jest, kiedy weźmiecie się do roboty?
bo to my ten zegar kręcimy, Boży zegar. Jak ludzkość go nie kręci, albo kręci powoli, to ten czas się wypełni, przyjdzie, nie wiem w którym pokoleniu. Minęło już 100 lat. Niektórzy mają nadzieję, że we wrześniu w tym roku. No, nie jestem przekonany. Daj Boże. Drugi taki cytat, świetnie nam znany. Najsłynniejsze proroctwo o Polsce, które powinno być najbardziej znane na świecie, bo miliony egzemplarzy dzienniczka siostry Faustyny są czytane we wszystkich językach świata. O jakim myślę tekście? Jezus mówi do Faustyny. Tort z wisienką. Polskę szczególnie umiłowałem. Przeszczęśliwy jestem. Z niej wyjdzie iskra. Mamy misję, która przygotuje świat na moje powtórne przyjście. Dodam znowu jako teolog, że największa łaska w historii, jaka dotknęła świat, to jest wcielenie Syna Bożego. Bóg stał się człowiekiem. Druga łaska największa w historii przed nami, to jest powtórne przyjście Chrystusa. Polska ma mieć coś wspólnego z tą największą w historii łaską. Niesamowite. Nigdzie nie wyjeżdżam, będę gadał po polsku do końca życia na mojej polskiej ziemi. To jest oczywiste. Tylko tam jest, moi drodzy, znowu wycięty fragmencik. Czy ktoś wie jaki? Cytuję całość. Jezus mówi do Faustyny. Polskę szczególnie umiłowałem. To wycięte. Jeśli będzie posłuszna mojej woli, z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na powtórne przyjście moje. Nie pasuje, prawda? To jeśli będziemy posłuszni woli Chrystusa. Jeśli te wszystkie proroctwa z owym z dzienniczka mają się spełnić, to szatan dostaje furii i najbardziej nienawidzi Polski. To jest oczywiste. My, ten ludek polski, wyśmiewany przez wszystkie inne narody, mamy odegrać tak kapitalną rolę w dziejach świata. Matka Boża, mieszkając w Nazarecie, też była takim Polaczkiem. Nikt nie uważał ją za kogoś szczególnego. Gdy Jezus się znalazł, chyba był w Kafarnaum, to mówią, kim on może być? Przecież znamy jego matkę. Nikt ciekawy. I jego braci, tych przyrodnich. Nikt ciekawego. Szatan doskonale wie, jaką my mamy do spełnienia misję. Więc musi zrobić wszystko, żebyśmy nie byli posłuszni woli mojej. Pierwsze, to trzeba to wyciąć, żebyście tego fragmentu jakoś nie znali. I tylko mówili, chwała Ci, Panie Jezu, Polska, wybrany naród, z niej wyjdzie iskra, alleluja! A Pan Bóg mówi, a tam jeszcze był kawałek. Nic nie było. Chrześcijaństwo to jest ciężka praca. Tam jest właśnie coś, co nam, nie wiem, diabeł wyciął. Jeśli posłuszna, będzie woli mojej. Więc po pierwsze, nie ma tego. A po drugie, zróbmy wszystko w Polsce, pewnie w swoim środowisku też tego doświadczacie, żeby coś takiego jak Bóg, Matka Najświętsza, dekalog, nie zabijaj, nie kradnij, zachowaj ludzką godność, żeby to wszystko było psu na budę. Co się liczy? Kariera, jak trzeba po trupach, pieniądze, jak trzeba po trupach, zdrowie, jak trzeba 10 operacji plastycznych sobie machnę, prawda? Zawsze młody, nie ma cierpienia, nie ma śmierci, super świat. Polska, kapitalny kraj. To nieprawda. Szatan zrobi wszystko, żebyśmy jako naród nie posłuchali woli Chrystusa. To jest logiczne i oczywiste, nie muszę wam tłumaczyć. Zrobi wszystko, dlatego będziemy wciąż atakowani, obyśmy nie przegrali. Może jest nas większość, ale ktoś musiałby tą większość obudzić, bo wielu z nas, chrześcijan, katolików w Polsce, wierzy w Pana Boga, tylko śpi.
jeszcze mamiony szklanym ekranem, mówimy, o, to wszystko jest tak, dzisiaj takie czasy, przedmałżeński seks, jak najbardziej, związki homoseksualne, trzeba być tolerancyjny, uchodźcy, to nasi bracia, zaklęci jesteśmy i w to wszystko wierzymy. Diabelska, naprawdę diabelska robota. Ale diabła najlepszy pomysł na to, żeby Polska nie odegrała tej roli. Ona się ogniskuje w Fatimie, o tym za moment. To jest, co mu się nie udało. A prawie mu się udało. Jeżeli jest ktoś, kto może mi zabrać koronę tego świata, księcia tego świata, to ja muszę go zlikwidować. We wszystkich mitach tych tragicznych było tak, że jak wyrocznie mówiła, o, ten młody człowiek, jak urośnie, to przejmie władzę nad światem i tego króla obali, to ten król natychmiast zrobi wszystko, żeby tego małego, bo mu się waży jego władza. Więc co szatan robi? Pamiętacie sprzed kilku lat naszego ministra, który mówił, Polska istnieje tylko teoretycznie. Polska miała zniknąć, miała stać się krajem niewolników dla zachodnich koncernów. Miała stać się narodem, który mówi, jesteśmy Europejczykami i wstydzić się Polaka, bycia Polakiem. Wielu naszych tych wysokich na tym świecie Polaków mówili, Polak to B. Jeśli by tak się stało, że Polska by przestała istnieć, nawet tylko teoretycznie, jak Pan Bóg ma przeprowadzić swoje plany, skoro nie ma narodu? Więc Bogu dzięki, że Matka Boża, Królowa Polski, która 300 lat temu dostała nasze korony, Bogu dzięki, że za jej stawiennictwem przez tysiące różańców, pokut, zaraz powiem, co nasz polski naród był w stanie zrobić i będzie w stanie zrobić. Matka Boża powiedziała, ten naród pozwala mi działać i uratowała nas. Jesteśmy przed szansą, którą może wykorzystamy, może zmarnujemy, ale Polska podnosi polską głowę. Zaczynamy być kimś, zaczynamy być ważni na świecie, zaczynają nas słuchać. Tylko, że my teraz mamy zanieść tym wszystkim głupawym, bo głupota według świętego Pawła to też jest grzech. Grzech głupoty ogarnął narody. Mamy im zanieść mądrość Ewangelii. Powiedzieć, ludzie, jesteście nieszczęśliwi, nie ma was prawdy, nie ma was radości, zgubiliście swoje korzenie. Już do Polski zaczynają przyjeżdżać. Nie uchodźcy, tylko ludzie z Anglii, z Francji, z Portugalii, Hiszpanii, którzy mówią, Boże kochany, u was jest normalnie. U was jest normalnie, normalny kraj. I u was można wierzyć, do kościoła chodzić. W kościele nie ma w konwencjonale wiadra i szmaty i szczotki do sprzątania. Tylko siedzi ksiądz, cierpliwie spowiada. Nie ma takich krajów. Skąd żeście się wzięli na tym świecie w XXI wieku? Więc szatan działa. Jedną batalię, chwała Panu Bogu, przegrał. Kościoły są pełne. W innych krajach kościoły zamieniają się na puby, dyskoteki i meczety. A u nas się nawet kościoły buduje. Pamiętam, jak z Anglikiem, moim starym przyjacielem, historykiem, jechałem z Warszawy na Podlasie. Kapliczka, 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 hej, kapliczka, tyle kapliczek. Jesteśmy narodem, gdzie wciąż mamy kapliczki przydrożne. Ja mieszkam pod Warszawą, nie w Warszawie, dzięki Bogu, ale w mojej małej uliczce Reja, ilekroć przejeżdżam, wracając z majówki, przy figurce Matki Bożej koło płotu stoi 15 kobiet, niektóre nawet całkiem jeszcze młode. I fałszują litanie, bo nie ma organisty. Te kapliczki żyją, palą się tam świeczki, są kwiaty świeże.
Nie ma tego. W innych krajach mówią, ta kapliczka obraża moje uczucia, proszę ją zburzyć. I sąd nakazuje zburzyć. Ludzie noszą medaliki, krzyżyki na piersiach. Co za dewocja, prawda? Jan Paweł II nosił szkaplerz karmelitański do śmierci. Jaką się, już mu się cały wycierał, zakładał nowy. Taki wielki człowiek i taki prymitywnie pobożny, prawda? Tak. Właśnie miałem powiedzieć o tej jednej rzeczy, o której wiedział papieżu od księdza Drostka. Papież dostał w 1984 roku figurę fatimską i postawił ją sobie na stoliczku przy łóżku. Z Polski dostał złotą koronę na tą figurkę, ale ponieważ Polacy są hojni, zrobili koronę za dużą. Więc ta korona się nie mieściła, mieściła się na głowie i przechodziła przez całą figurę. Więc papież postawił tą koronę obok figurki Matki Bożej i tak stało od 1984 roku do 2005 roku. I każdej nocy, kiedy papież, ten wielki naukowiec, intelektualista, bla, 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 jak się media nad nim zachwycały, gdy szedł spać, całował pokornie jej stopy i dłonie. Mało tego, brał do ręki różaniec, żeby nie myśleć tak jak my o niebieskich migdałach albo o tym, co zupa jutro musi być na obiad. I odmawiał, rozmyślał, odmawiał różaniec. Gdy czuł, że ten sen już nadchodzi, to ten różaniec wieszał sobie na szyi. Ja miałem ten różaniec w ręku. On pachniał ludzkim potem. Papież go nosił wszystkie noce, nie wiem ile lat, 10 lat. Jaka pobożność, najzwyczajniejsza, taka ludowa pobożność dziecka. Tak wielki człowiek, a takie małe dziecko, święty. My, Polacy, tacy jesteśmy. Odmawiamy różaniec. Prawie każda kobieta w torebce Polka ma różaniec. Nie? Nie zaglądam do waszych torebek, bo wiem, że macie. Każdy mężczyzna, no co drugi, ma w kieszeni różaniec. Ja mam, oczywiście. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego na świecie. Śpiewamy litanię loretańską, na Majówkach są tysiące. Jasna Góra pęka w szwach. Mało tego, też jakiś dziwny znak, od 2 lat, chyba nie więcej, dzieją się tam cuda. Regularne cuda. Zawsze były, ale teraz, w pierwsze soboty miesiąca, dzieją się cuda. Jakby Matka Boża na tym tronie się mocniej rozsiadła i powiedziała, dobrze, dajecie mi władzę, to ja się zabiorę do pracy. Bo królowanie to jest służba, praca. Ona jest naszą służącą, by nas doprowadzić do zbawienia. W domach, może z wyjątkiem tak zwanych słoików z Warszawy, są święte obrazy. Wciąż są święte obrazy. Nie wstydzimy się tego. I to, co dla mnie najważniejsze, nie pojmuję tego. W latach 90., kiedy zaczynałem się trochę bliżej zajmować takim pobożnym pisaniem, mówieniem to nigdy, o Matce Bożej, to byłem świadomy, że jestem takim epigonem, samotnikiem, kimś na marginesie, bo nikt się tym nie zajmuje, nikt o to nie pyta. Może powiem pojechać na jakąś polską wieś, do małego miasteczka, to bym zobaczył, że nie mam racji. Ale generalnie Matka Boża była jakby w odwrocie. Tymczasem znowu od kilku lat w Polsce tysiące ludzi, przygotowując się jak trzeba 33 dni i wiedząc, że to, co zrobiłem, to, co zrobiłam, to nie są przelewki. Oddałem wszystko w moim życiu jej. Nie ma tego. Nigdzie. Tylko Polska. Na Filipinach mogą tańczyć, bo nie lubią śpiewać, ale powiedzieć
Polsce są ludzie, którzy znowu na wzór Jana Pawła II, to jest ta esencja Fatimy, nie potrafią. Mówią Bogu: Panie Boże, jeśli chcesz, zrób ze mną, co chcesz. Byleby, żebym Ci mógł pomóc w tym, co Ty zamierzasz. Zwykle to jest tak, że to Pan Bóg jest mi do czegoś potrzebny, prawda? Chore dziecko, ja chory, egzamin. Panie Boże, pomóż. Matka Boża nigdy tak nie mówiła. To jest właśnie ta maryjność. Matka Boża mówi: Panie Boże, powiedz mi, jak ja mam Tobie pomóc. Bo to nie ja, nie Ty jesteś dla mnie. To oczywiste, tylko ja jestem dla Ciebie. Powiedz, czego ode mnie chcesz. I w Polsce setki ludzi krzyczy Panu Bogu: jeśli chcesz, jestem żertwą całopalną. Zrób ze mną, co chcesz. Zabij, rzuć na mnie cierpienie, żeby w agonii przez następnych nawet 50 lat. Jeśli chcesz, to zrób to. Jan Paweł II to zrobił w 81 roku. I od tego czasu, w 82 roku, przepraszam, po zamachu rok później w Fatimie. I od tego czasu jego zdrowie zaczynało lecieć w dół i on wiedział, że jego ofiara została przyjęta. Ludzie, którzy to mówią w Polsce, krzyczą w naszym polskim języku do nieba te słowa, wiedzą, jakie są konsekwencje. Spotkałem kilkanaście dni temu kobietę, która mówi: proszę Pana, na Wielkanoc zginął mi mój mąż. Była w żałobie. Niech mi Pan powie, czy to dlatego, że ja przed Bożym Narodzeniem powiedziałam Panu Bogu, żeby zrobił ze mną, co zechce. Zapytaj Pana Boga. Ale Pan Bóg, jeśli ktoś mówi poważnie, bierze go za słowo. W roku 2000, gdy papież beatyfikował pastuszków, Hiacyntę i Franciszka, spotkał się z siostrą Lucją. A siostra Lucja poprosiła o zgodę, żeby można było wydać jej książkę. W jakim języku siostra Lucja, jak myślicie, pisała? Oczywiście po portugalsku. Znała też świetnie hiszpański, bo wiele pierwszych lat życia zakonnego spędziła w Hiszpanii. Napisała tę książkę po portugalsku. Gruba książka. Pytanie, w jakim języku najpierw ukazały się apele orędzia fatimskiego? Domyślacie się, kręcąc głową, że to niemożliwe. Po polsku. Najpierw po polsku. Dopiero, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie później zdążyli Portugalczycy. Dla mnie to jest taki znak, takiego polskiego też szaleństwa, ale znak, że jesteśmy chyba jedynym narodem, który rozumie ten dziwny tytuł książki. Mnie przez wiele lat ten tytuł denerwował. Kocham nasz język ojczysty. Marzyłem, żeby robić polonistykę. Chyba najpiękniejszy język świata. Pewnie aniołowie w niebie też mówią po polsku. Coś tu nie brzmi. Apele orędzia. To albo apele, albo orędzia. Bo orędzie fatimskie ma dwa wymiary. Pierwszy wymiar to ten, który jest najbardziej nam znany i na świecie też mniej więcej ludzie coś tam wiedzą. To jest aspekt informacyjny. Matka Boża mówiła, właśnie o czym Matka Boża mówiła? O tym, że Rosja rozszerzy swoje błędy, że będzie rewolucja, że będzie wojna druga. Właśnie takie informacje z kategorii sensacji. Ludzie zwykle, kiedy pytają o Fatimę, o takie rzeczy próbują przede wszystkim pytać. Dobrze, mają prawo, ale to jest warstwa informacyjna orędzia, a jest jeszcze druga warstwa, dla której Matka Boża przyszła. To jest warstwa apeli, czyli tego, ja wam mówię,
proszę, błagam, zróbcie. I zwykle świat o to nie pyta. Nie spotkałem takiego pytania. O co prosi ta Matka Boża? Uchowaj, Panie Boże. Kiedy siostra Łucja dała tytuł Apele Orędzia Fatimskiego, to ktoś drugi mógłby napisać drugą książkę, Informacje Orędzia Fatimskiego. I ta druga książka pewnie miałaby nakład wielomilionowy, bo byłoby to super ciekawe i niezobowiązujące. My tak lubimy, żeby siedzieć sobie na widowni i niech to, co dzieje się na scenie, mnie nie dotyczy. Tak jest najbezpieczniej. Mówimy, co Matka Boża powiedziała Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie? Złe pytanie. Co Matka Boża powiedziała Łucji, Franciszkowi, Hiacyncie i mnie? Dopóki my tego nie zauważymy, że to jest orędzie skierowane także do mnie, ta prośba, ten apel, to nie działa. Matka Boża prosiła, żeby Ojciec Święty poświęcił Rosję. Nie poświęcił. Jeden papież, drugi papież, trzeci papież, czwarty papież. Kościół jest winny komunizmu, II wojny światowej, tego wszystkiego zła. Kościół jest winien. Papież. Słyszałem to 1000 razy. Poświęcenie w 1984 roku? Nieważne. Są na to dowody. Nieważne. Papież do dzisiaj tego nie zrobił. Świat cierpi i będzie cierpiał przez Kościół. Okazja do superkontestacji. Horror. Kto z Państwa był w Fatimie, ręka do góry? No, to są Polacy. Byli. Najczęściej słychać język polski w Fatimie. Byliście już pewnie wtedy, kiedy UFO zrobiło awaryjne lądowanie na placu fatimskim. Kto z Was widział, jak to mówią Portugalczycy, stojące UFO po drugiej stronie Bazyliki Różańcowej? Nie wiecie, o czym mówię? Nowy Kościół. Byliście w środku? Ale nie zwróciliście uwagi. Czy tam jest tabernakulum? Nie ma! A w Fatimie Matka Boża przy tym anioł podkreślali Eucharystię, adorację. To jest jedyny środek ocalenia świata. Mamy, Portugalczycy śmieją, że UFO leciało i miało awarię i musiało gdzieś klapnąć. Tak wygląda ten dziwny obiekt, niesakralny. Nie ma tam tabernakulum. Czy jest tam droga krzyżowa? Nie ma. A Matka Boża Fatimie mówiła, wytrwajcie w tym, co w kościele tradycyjne. Czy jest tam, czy są tam święte obrazy albo stacje różańcowe? Nie ma. Po co to? Kosztowało 80 milionów euro. Po to, żeby spróbować, taka była w Portugalii próba z samego kościoła, żeby spróbować z Fatimy zrobić ekumeniczne centrum międzywyznaniowe, a najlepiej międzyreligijne. Bo rozumiecie, takie mamy czasy. Trzeba dyskutować, znaleźć konsensus, dojść do zgody, ustąpić pół kroku. Prawda? A Fatima, ta prawdziwa, w tych apelach mówi nie. Prawda jest jedna. Niebo jest jedno. Nie można ustępować. Nie można mówić, no dobra, do drugiego miesiąca życia nie wolno zabić dziecka, a po drugim miesiącu wolno, czy odwrotnie. Nie ma czegoś takiego. Natomiast w Fatimie była taka próba. Wcześniej, kiedy ten kościół był budowany, zaproszono Hindusów do tego, żeby na ołtarzu fatimskim zrobili swoje pogańskie, kuczyci swoich bożków Wisznu, Shiva, jeden Pan Bóg wie, co tam jeszcze, swoje celebry. Jakim prawem na miejscu, gdzie Matka Boża się objawia, mówiąc najpiękniejsze prawdy o człowieku, przychodzi jakiś poganin i mówi, to wszystko jest po to, żebym ja mógł tutaj swoje robić. I za chwilę powstaje to ta nowa bazylika, która mnie przeraża. Pokazuje, jak wojna
między Fatimą, apelem wymagającym, a tą Fatimą, która jest z tego świata, staje się nawet już w Fatimie widzialna. W wymiarze niewidzialnym to jest na każdym kroku obecne. Przed rokiem 2000, wcześniej, 95 przynajmniej, Matka Boża miała, ta fatimska, w miejscu objawie miała za sobą taki czarny całun, czarne tło. Teraz jakie jest tło? Każdy, kto wie, każdy, kto był, to widział, bo ukląkł tam pobożnie. Ale na wszystkich zdjęciach to widać. Niebieskie. Z piękną taką artystycznie wyhaftowaną literą złotą M. Czy wiecie, że to jest z Polski? Znowu? Że to Polacy zrobili, przywieźli i powiedzieli: księże rektorze, nie ta czarna szmata, tylko pobożny literą M, atłasowy, niebieski materiał. I do dzisiaj to wisi. To jesteśmy my, Polacy. Co zrobił Jan Paweł II w roku 2000? Milion ludzi opowiadał mi portugalski reżyser. Mówi: słuchaj, tu był milion ludzi. Papież przyszedł, ukląkł i wiesz, jaki był cyrk? Dziennikarze nie wiedzieli, co zrobić, bo on 10 minut nic nie robił. Ukląkł na modlitwę. I wiesz, było słychać muchę lecącą nad tym tłumem. Przez 10 minut milion ludzi trwał przy naszym papieżu. W takiej głębokiej ciszy, w takiej modlitwie. Rewelacja. Oni to pamiętają. Wstał z kolan i powiesił na dłoniach Matki Bożej swój największy skarb. Wiecie co? Otrzymany od kardynała Wyszyńskiego, zapomnianego prymasa tysiąclecia, bez którego nie byłoby tej Polski. Pierścień. Pierścień, który dostał w dniu wyboru na papieża, kiedy jednocześnie papież i Wyszyński krzyknęli, klękają przed sobą. To jej wybór. To Matka Boża go chciała dla swoich celów na stolicy Piotrowej. I wtedy papież otrzymał od Wyszyńskiego pierścień, złoty pierścień z Matką Bożą Częstochowską. I nagle zobaczcie, to jest uważane za największy skarb fatimski. Matka Boża Częstochowska w Fatimie spotyka się z Matką Bożą Fatimską. I mało tego, papież tłumaczy po powrocie do Watykanu, dlaczego to zrobił. Bo chciał w ten sposób pokazać coś, jak ważna jest droga pokazywana Kościołowi, droga życia ukazana przez beatyfikowanych pastuszków. Daje Matkę Bożą Częstochowską. Zadanie do odczytania, w każdym razie dla siostry Łucji. Ona jeszcze wtedy żyła, 5 kolejnych lat. To był znak, że najbliżej do wypełnienia apeli orędzia fatimskiego jest Polska. Nie wymieniłem jeszcze jednej rzeczy, która jest cechą Polaków. Skąd się nam to wzięło? Pierwsze soboty miesiąca. W Polsce to kwitnie, jak na łące kwiaty. Nigdzie indziej. Nigdzie indziej. Jesteśmy jedynym krajem na świecie, gdzie episkopat oficjalnie uznał to nabożeństwo. Jedynym. Jestem w Fatimie, pytają, jak chrześcijanie to zrobili. Matka Boża potrafi. Nasza Matka Boża Częstochowska. Najważniejsze nabożeństwa fatimskie, pierwsze sobotnie, są gdzie? Na Jasnej Górze. Kłóci się jedno z drugim? Wręcz przeciwnie. Matka Boża Częstochowska, ofiarowana w pierścieniu Matce Bożej Fatimskiej. Na Jasnej Górze przed ikoną Matki Bożej Częstochowskiej odprawiane są fatimskie pierwsze soboty i dzieją się cuda. Niepojęte. Jakby nasza polska duchowość najbardziej pasowała do tego, co chce Fatima.
Kiedy Kościół kogoś beatyfikuje lub kanonizuje, to robi to dlatego, żeby pokazać nam wzór. Wzór życia. Zobacz. Te dwa maluchy, Hiacynta, Franciszek, zostali świętymi. Poszli do nieba. Pan Bóg ich za rękę prowadził. Matka Boża ich płaszczem swoim przykrywała do końca ich krótkiego życia. Zobacz, co było w ich życiu tak ważne, że zostali świętymi. Wspominałem wam, że napisałem książkę Cuda Maryi w życiu Jana Pawła II. Tą książkę wydali Francuzi. Jak chcą, nie dostałem ani franka za to. I dostaję maila. Drogi panie Wincenty, bo oni są grzeczni, bardzo prosimy, aby pan pozwolił, żebyśmy usunęli z tej książki strony od 89 do 115. Drogi panie wydawco, proszę mi powiedzieć dlaczego. Drogi panie Wincenty, chciałem poinformować, że nasi czytelnicy tego nie zdzierżą. I jeśli będą te strony, to nikt tego nie kupi. Więc patrzę, co tam napisane. Matko Najświętsza, jak ja mogłem? Napisałem o tym, że papież wybrał cierpienie. Że papież w 93 roku, kiedy wyszedł ze szpitala, podobno to jest bardzo bolesne, panie doktorze, pęknięciu panewki biodrowej. Pierwszy raz ma anioł pański i wtedy mówi tak. Cytuję, wycinając fragmenty. Zrozumiałem. A dodam, że papież nigdy nie mówił o sobie. Pamiętam księdza Drozdka, który mówił, panie Wincenty, nic nie wiemy o papieżu. On nigdy nie otwiera przed nikim swojego serca. Raz otworzył. Ale nikt tego nie usłyszał. W Polsce usłyszeliśmy. Papież powiedział rzecz strasznie niepopularną. Powiedział tak, zrozumiałem, że mam przeprowadzić świat, Kościół w trzecie tysiąclecie, co mu prorokował kardynał Wyszyński, nie tylko przez różne inicjatywy duszpasterskie, przez akcje, różne działalność, ale przede wszystkim przez cierpienie. Zrozumiałem, że istnieje wyższa Ewangelia. W pierwszej chwili myślę sobie, jak może istnieć wyższa Ewangelia niż ta Ewangelia. Wyższa Ewangelia. Z pewnością jest świętszy i mądrzejszy niż ja. Słucham, że istnieje wyższa Ewangelia, Ewangelia cierpienia. Mówi dalej, zrozumiałem, że pozostał mi tylko jeszcze jeden argument, by przekonać świat. I wtedy krzyczał, zrozumcie, dlaczego papież musiał cierpieć 13 maja 81 roku i dlaczego znowu musiał cierpieć. Zrozumcie. Bo jest to jedyny w tym momencie, mówi Fatima, sposób, żeby uratować świat. I papież mówi o drodze fatimskiej, swojej drodze również, podczas beatyfikacji pastuszków, jako, uwaga, zaproszeniu do cierpienia. Tylko możecie wypuścić powietrze, nie jest tak źle, bo Matka Boża mówi tak, może sparafrazuję. Drogie dzieci, czy wy wiecie, jak dużo dobra marnujecie w swoim życiu? Jak Pan Bóg mógł dużo więcej, nieskończenie więcej zrobić, gdyby nie to, że wy marnujecie ogromne dobro, które macie w swoim życiu codziennie. Codziennie. To jest wasze codzienne cierpienie. Nie chce mi się rano wstać. Boli mnie głowa, boli mnie ząb, dziecko jest nieznośne. Pracodawca, Matko Boża, ratuj przed takimi. Jeśli jest niebo, to niech on będzie tam, a ja na samym końcu tam. Mamy tyle trosk, zmartwień, małych i wielkich bólów. I Matka Boża mówi ze wszystkiego. Co wam przynosi to bolesne życie? Śpiewamy w jednej ze starych antyfon. Do ciebie wołamy jęcząc i płacząc na tym łespadole. Z tego wszystkiego zróbcie mi prezent. Powiedzcie,
Niech to moje cierpienie ma sens, bo ma. A my z tym walczymy, tak jak walczyli Francuzi. Nie, 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 no, 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 no. Cierpienie passe, bo się tego boją. Matka Boża mówi, cierpienie ma sens zbawczy. Każde. Ofiaruj, to jest droga świętości pastuszków. Ofiaruj, to powiedz, Matko Boża, weź to. Niech Bóg to wykorzysta, żeby ten świat chory naprawić. Tylko tyle. A jeśli ktoś was w swoim sercu usłyszy, albo Matka Boża przyjdzie i powie tak jak do Hiacynty, już umarł Franciszek, ona cierpi na powikłania pogrypowe, zapalenie płuc, też powinna za kilka dni umrzeć. Przychodzi do niej Matka Najświętsza i mówi tak. Czy jesteś gotowa jeszcze trochę pożyć? Po to, żeby jeszcze dużo cierpieć. Po to, żeby chociaż kilku grzeszników uratować przed piekłem. Bo kiedy patrzymy na lipiec 17 roku, gdzie Matka Boża jest smutna i płacze, to nie płacze dlatego, że zapowiada wojny, prześladowania, zamach na Ojca Świętego, głód, cierpienie niewinnych. Nie dlatego. Tylko dlatego pierwsze jej zdanie. Pierwsze zdanie zawsze jest najważniejsze. Bo wielu ludzi idzie do piekła i zaprasza nas wszystkich do tego, żeby ratować świat przed tym najgorszym. Jeśli niebo mówi, że to przez cierpienie, nie będę z nim dyskutował. Jako puenta. Tak Ewangelia, tradycja Kościoła, objawienia fatimskie, to wszystko jest po nic, jeśli nie mówi do mnie. Do mnie. Nie znam wam przykład tego do mnie. Mam żonę. Mam trójkę dzieciaków. Trójkę synów. Jestem związany z moją żoną sakramentem małżeństwa. Co to znaczy? To znaczy, że mam jej pomóc być szczęśliwą, prawda? Być pełni człowiekiem. Kłania się moje pytanie, jak byłem młody, jak to zrobić. Po to, nie żeby mi było dobrze, to nie miłość, żeby jej było dobrze. Mam moich synów dobrze wychować, dobrze może wykształcić, dać start życiowy. I na tym się w większości nasze powołanie sakramentalne do małżeństwa kończy. A tymczasem Matka Boża w owym tekście fatimskim z Lipsa mówi, widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Co to znaczy? Że ja przede wszystkim jestem odpowiedzialny za wieczność mojej żony. I nie tylko mam jej kupić perfumy, które ona lubi, kwiatek, tulipanek na Dzień Matki, tak? Czy ten Dzień Kobiet? Tylko mam stanąć na rzęsach, żeby ona była w niebie. Bo Pan Bóg mnie o to zapyta. Żonaty? Sakrament? Gdzie twoja żona? Co bałeś o to, żeby poszła do nieba? Won. Prawda? Sakrament. Więc pytanie moje do mnie samego jest takie. Czy w moim dbaniu o współmałżonka jest coś takiego jak gotowość cierpienia, modlitwa, zatroskanie w perspektywie wieczności? Dużo ważniejsze niż ten czas. Nikt nie wie z nas, ile będziemy żyli. To jęczymy, płaczemy na tym łezpadole. Będę mojej żonie ocierał łzy i nie mówił, nie płacz, nie jęcz. Ale to nie wszystko. Jest wieczność. Mamy dzieci. Wychować, wykształcić, dać życiowy start. Nie wiem, co jeszcze. Czy modlicie się o ich zbawienie wieczne, o ich niebo? Jeśli nie, to biada. Matka Boża w Fatimie mówi dokładnie to. Jesteśmy odpowiedzialni za życie wieczne ludzi. Nie wszystkich, bo to jest abstrakcja. Tak, wszystkich, ale najbardziej najbliższych. Więc pytanie, takie właśnie, to się nazywa
w języku fatimskim, interioryzacja objawienia. Odczytuję ten fragment objawienia jako skierowany do mnie. I się pytam, czy ja tak patrzę na moje dziecko. Mam taki zwyczaj, że wieczorem przed snem wymyśliłem sobie takie osobiste zdrowaśki, bo nie lubię takiego. Wszyscy mówią, że Polska nie spełnia norm, prawda? Wszyscy mówią, módl się za nami wszystkimi grzesznymi. Dla mnie to jest abstrakcja, bo czyli za kogo? Więc wymyśliłem sobie coś takiego. Mam 3 synów, to są 3 zdrowaśki. Spróbujcie, jakie to strasznie trudne, bo my pracujemy kliszami, nawet Panie Boże, Ty nas słuchaj, ale my sami siebie nie słuchamy, mówiąc zdrowaśkę. Więc musiałem ten schemat złamać, żeby mówić świadomie. I w drugiej części jest tak. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za moim Antonim, konkretnym człowiekiem, za którego jestem odpowiedzialny. Teraz i w godzinę jego śmierci. Przez pierwsze dni, jak odmawiałem tę modlitwę, to mi po plecach chodziły mrówki. Przywołuję jego śmierć. On umrze kiedyś, no chyba, że będzie paruzja wcześniej. Najważniejsze 2 momenty w życiu mojego Antoniego to jest teraz. Panie Boże, Matka Najświętsza razem ze mną błaga, żebyś go strzegł. I godzina śmierci. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za moim Teofilem. Teraz i w godzinę jego śmierci. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za moim Stanisławem. Teraz i w godzinę jego śmierci. Na początku, ponieważ powiedziałem sobie, nie może być bezmyślnie. Jak poleci mi za nami grzesznymi, od początku, to 1 zdrowaśka to było 8 zdrowasiek. W takim jesteśmy schemacie klepania pacierzy, prawda? A Pan Bóg mówi, chciałbym Cię wysłuchać, synu, ale Ty chyba nawet nie wiesz, co mówisz. To ja mam Cię słuchać, jak Ty nie słuchasz, prawda? Odkryć żywego Boga, do którego mówię jako do żywego Boga, a nie klepię zdrowaśkę. Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość. Powiedziałem dużo różnych rzeczy, ale odkrycie, prawda? Ale mam nadzieję, że jakaś jedna z tych rzeczy, bo inaczej spotkanie nie miało sensu, okaże się dla Was ważna. Może coś o Polsce, o jej misji, może coś o Twoim mężu w perspektywie wieczności, może coś o cierpieniu, które masz przyjąć, nie wiem, może coś zupełnie innego, co może usłyszałeś. Jeśli tak, to chwała Panu, że się tu przyszli i cierpliwie mnie wysłuchali. A jeśli nie, to niech się Wam Matka Boża Fatimska w nocy przyśni i powie Wam to, co jest dla Was naprawdę ważne. Amen. No. Bardzo dziękuję. Wy to jesteście skarby do rozmowy, do słuchania. Ja jadę do takich ludzi, którzy zrobili życiowy sukces. Dyrektor banku z Gdańska, ktoś, kto zarabia 83,5 na miesiąc. Ja mam im mówić o Fatimie. No nie wiem, ale mam dla nich książki i nie będzie rabatu. Wspomniał Pan o objawieniach, których być może nie słyszeliśmy w większości, ale nie wspomniał Pan, bo ja ostatnio słyszałam, że jest 12 objawień uznanych przez Kościół. Czy to znaczy, to parę dni temu, sprawa Lourdes, prawda, też bardzo ważne miejsce. W starych podręcznikach jest 12. No właśnie, ale słyszało się, że 12 objawień. Poza tym Gietrzwałd, nie wspomniał Pan o Gietrzwałdzie, no. Jedyne, prawda, objawienie Matki Bożej na terenach Polski i 140. rocznica w tej chwili będzie w tym roku obchodzona. Dlatego tak się zastanawiałam, dlaczego Pan wspomniał o tamtych, a nie wspomniał Pan tych nasz bardziej znanych i w ogóle nie wspomniał. No, o Licheniu też trzeba by wspomnieć, prawda? Tylko nie wiem, czy ono jest uznane przez Kościół. Gietrzwałd był przed Fatimą, 1870. Tak, tak, no tak samo jak Lourdes. 1870, no teraz jest 140, to szybciusieńko, proszę, obicie, 140 lat temu, dokładnie. Także. Co ciekawe, Gietrzwałd
jest zupełnie nieznanym objawieniem. Zupełnie nieznanym objawieniem. Nawet dla nas Polaków, dla mnie to jest niesamowite. A jest to objawienie naprawdę pełne takiej Bożej mocy, gdybyśmy to orędzie przyjęli, żylibyśmy znowu w innym świecie. Proszę bardzo. A ja mam takie pytanie. Kto wykonał tą figurę tej Matki Bożej Fatimskiej? W którym roku? I od kiedy zaczęła ona wędrować po świecie? I czy to prawda, że w 1949 roku biskupi niemieccy, którzy, to już było po wojnie, kraj zniszczony po wojnie, bardzo pragnęli, żeby ta figura do tych Niemiec dotarła i prawdopodobnie to było. Wszystkie z wyjątkiem dwóch figur w Fatimie mają ośmiu lub nawet więcej, sześcio lub ośmioramienną gwiazdę. Zaczęto powszechnie mówić, że to jest gwiazda masońska, pięcioramienna. Bzdura, głupota, poprawianie Matki Bożej do tego. Rok 19, figurę wyrzeźbioną z cedru brazylijskiego przez José Tedima, nazywanego aniołem, Michałem Aniołem Portugalii. Fantastyczny rzeźbiarz, on to robił na kolanach i zrobił faktycznie rzeźbę przepiękną. Natomiast to nie ona podróżowała po świecie. On wyrzeźbił jeszcze drugą figurę, która jest w Koimbrze, w klasztorze karmelitańskim, Niepokalanego Serca Maryi. I inicjatorem tych pielgrzymek był niemiecki ksiądz. Jeśli dobrze pamiętam, nazywał się Figel. Wiele figurek Matki Bożej Fatimskiej ma gołąbki. I to jest nawiązanie do tego cudu gołębiego. Zresztą dodam, że ta figura też robiła cuda i nawracała muzułmanów, hindusów, bo ona jeździła także po krajach niechrześcijańskich. Masoneria wysłała swoich ludzi, żeby ścieli drzewo objawień. A oni się pomylili i ścieli obok, prawda? Można powiedzieć tak, masoneria swoje próbuje, a Matka Boża swoje. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Cześć Boże. Filmowe życiorysy. Doceniamy ludzi.